No to co, kroimy kolejnego arbuziaka, tym razem, kochani, żółty. Ciekawe, czy to będzie złotowolicy, czy coś innego. Jeżeli żółty miąższ, to wiadomo, będzie to złoto. Jak czerwony miąższ, to będzie to złotowolicy. Tadam, czyli czerwony miąższ. Standardówka, na pewno słodki, bo już takich chyba ze dwa przykroiłam. Ale zaraz sobie spróbujemy. Wygląda tak. No to bardzo słodki, fajny. On chyba jako jeden z najlepiej rosnących u mnie, także na pewno na drugi sezon będzie. No i cóż, wygląda ładnie i czekamy na następne przekreiwanie arbuzów. I kochani moi, przyszła pora na przekrojenie kolejnego arbuziaka. W pierwszej kolejności, widzicie, jest to taki mniejszy. On miał 9,11, czyli niecały kilogram. Jeszcze do przekrojenia czekają 3. A tutaj czekają jeszcze 3. Zobaczymy, czy te dwa żółte też będą, okażą się złotem wolicy, czy będą po prostu innym arbuziakiem, tak zwanym chyba niespodzianką. Jeżeli któryś okaże się, że będzie miał właśnie żółty miąższ, podejrzewam, że może być to ten. Także te już można powiedzieć o jednakowej wadze. Dwa żółte zostaje i zostaje jeszcze nam taki, to zobaczymy. Ten mi się wydaje, że to jest o żółtym miąższu, że już tego kroiliśmy. Ale na razie tego malucha będziemy kroić. Mam tutaj asystenta. Cześć. Będziesz nagrywał? Tak, trzymaj, żeby było arbuziaka widać. Niżej troszeczkę, o tak. Tylko trzymaj sobie tutaj wyżej, bo ci telefon się przywróci. Tu, o tak. Trzymaj dobrze, śmiało. O tak, wyżej troszeczkę. O tak, mama będzie kroić. I zobaczymy, kochani. Uczę, operator filmowy tutaj jest, uczę go. Dobra, kroimy. Pierwszy trzeba wbić nóż. O, tam pęk. Ciekawe. Ta-dam! O, na pomarańczowym widzę. W środku, takiego żeśmy już przekrajali, tylko on był przedojrzały po prostu. W pomarańczowym środku. Widzę, nasiona są dojrzałe, czyli jest ok. Już go próbuję. Czyli będą nasionka. Fajnie. Słodziutki. Arbuziak. Także widzicie, mamy arbuziaka o pomarańczowym miąższu. Ziarnka nasienne nie są jakieś tam za duże. Inny kolor. Ale są pomarańczowe. Wiadomości mnieją. Że sobie pozyskam ziarenka, tak jak z pozostałych innych arbuziaków. Op. Nie. Widzicie. Mały, mały, jak to się mówią, ale fajny, dobry. Także jak zjemy tego, to pewnie przekroimy tego żółtego, który myślę może być po prostu żółty w środku. Zobaczymy. No dobra. To na razie tyle. I pora przekroić kolejnego arbuziaka, kilo 78 ważył, żółty, myślę, że to złotowolicy, chyba, że będzie miał inny miąższ niż czerwony, to będzie niespodzianka, zobaczymy, no taki średni, bardzo dobrze te u mnie porosły, żółte, nasza polska, po prostu odmiana i taka waga średnia, one takie rosną, nie za wielkie, także za chwilę go przekroimy wspólnie i się okaże, jaki będzie po prostu w środku. Przewiduję, że jest czerwony, ale to się mówi, zaraz nastąpi chwila prawdy. Przekroję i się okaże. No teraz mamy trochę tych arbuziaków, jemy praktycznie codziennie jednego. I zobaczcie, piękny, czerwoniutki,
cienka dosyć skórka, na pewno słodki, bo już nie jest to pierwszy ten żółty z czerwonym miąższem krojony, czyli nasze złoto wolicy. No myślę, że to na tyle, na następnych.